30 minut lekcji. Jeszcze gdyby tego czasu nie starczyło, zakończymy kawałek przerwy. Także natomiast uwierzcie mi, że to będzie dobry czas. Będziecie mieli czas, gdzie będziecie mogli coś usłyszeć, coś wziąć dla siebie ważnego. I ja wiem, że jeżeli będziecie chcieli to wykorzystać, to będzie to dla was naprawdę bardzo pożyteczna rzecz. Ja nazywam się Artur Ceroński. Potem, jeżeli ktoś z was będzie chciał, to przypomnę mu to nazwisko, ponieważ wejdziesz sobie na to nazwisko w Google i będziesz mógł znaleźć wszystkie historie związane z moim życiem i z tym, co my robimy, jak funkcjonujemy, dlatego że od ponad 5 lat jesteśmy we wszystkich telewizjach w Polsce i tak naprawdę to, co się wydarzyło w moim życiu, jest precedensem w historii tego kraju. Chciałem wam o tym dzisiaj powiedzieć. Ja jestem przedstawicielem Fundacji Nadzieja dla Przyszłości w Warszawie. Jestem terapeutą profilaktyki do spraw uzależnień, do spraw zachowań ryzykownych i wielu tego typu rzeczy. Dzień dobry. Ale nie będę wam dzisiaj mówił tego tylko, co się nauczyłem. Będę wam mówił z własnego doświadczenia, będę wam mówił o tym, co się wydarzyło w moim życiu. I wierzę, że jeżeli będziecie chcieli z tego coś wziąć, to coś weźmiecie. Jeżeli nie będziecie chcieli, to nic to wam nie da. To jest bardzo ważne. Dlatego chcę, żebyście byli uważni, żebyście potraktowali to jako, nie jako jakąś tam zwykłą prelekcję, tylko jako jakąś historię, która może wam się w życiu przydać. Ja mam 17 lat, zamordowałem człowieka i trafiłem do więzienia. Byłem człowiekiem, któremu w wieku 17 lat groziło, że wyjdzie za 25 lat z tego więzienia. Byłem przestępcą od kiedy pamiętam. Miałem sprawę w sądach dla nieletnich, miałem kuratorów, miałem różnego rodzaju dozory od kiedy byłem nastolatkiem. Wiecie, w momencie, kiedy ja trafiłem do więzienia, to tak naprawdę nie tylko mój świat runął, ale runął też świat mojej rodziny. Nie miałem łatwego życia, bo mój ojciec był alkoholikiem, był człowiekiem, który wiecznie pił, wiecznie go nie było w domu. Nie mieliśmy fajnie w domu, nie mieliśmy dużo pieniędzy, nie mieliśmy, właściwie można powiedzieć, że byliśmy biednymi ludźmi. Mama próbowała pracować na dwa etaty, żebyśmy mieli po prostu jakieś takie normalne, godne życie. A ojciec był zawsze tym, który był gdzieś pijany, którego nikt tak naprawdę nie znałem. Wiesz co, chcę ci powiedzieć tutaj taką rzecz, że jestem człowiekiem, który zna jakiś taki ból od małego, kiedy nie jest w rodzinie dobrze. Jeżeli coś ci powiem, nie znam twoich rodzin, nie wiem jak ty masz w domu, czy masz dobrze, czy masz niedobrze. Ale coś ci powiem, bez względu na to, czy masz dobrze w domu, czy nie, to nie musi wpłynąć na twoje dalsze życie. Nawet jeśli masz źle w domu, masz niefajnie, to nie musisz mieć niefajnego życia w przyszłości. Możesz mieć dobre życie. Bo to co ci chcę dzisiaj przesłać, to, co ci chcę dzisiaj powiedzieć, to jest to, że wszystko w twoim życiu jest zależne tak naprawdę od ciebie, od tego, jakie ty decyzje podejmiesz. I jeżeli pewnych rzeczy nie zrobisz w życiu, a jesteście młodymi ludźmi i tak naprawdę jesteście na wejściu dopiero do życia. I jak sobie przyswoicie pewne zasady i nie pociągniecie za pewne takie dźwignie życiowe, to nie wydarzą wam się złe rzeczy w życiu. One się wam po prostu nie wydarzą. Dlatego chciałbym, żebyście uważnie mogli tego posłuchać. Chodźcie, nie wstydźcie się. Dobra, więc będziemy z ogłoszeniem, bo ktoś porysował tablicę obok pana z tej klasy. Chodzi o tą tablicę korkową na zewnątrz. No i jeżeli nikt się nie przyzna, to pan sprawdzi na kamerach, ale istnieje możliwość, że po prostu ktoś z was nawet wie, kto to zrobił, to po prostu żeby powiedział, bo i tak czy siak to wyjdzie. Dziękuję. To jest dobra wiadomość. A propos dźwigni różnych. Można załatwić sprawę szybko i łatwo, a może być trudniej. Posłuchajcie, zawsze w życiu może być łatwo, a może być trudniej. Jak ktoś się nie przyzna, jak ktoś nie załatwi tego, to i tak na kamerach wyjdzie i będzie wielka awantura z tego. I tak samo jest w życiu, kochani. Czasami nam się wydaje, że możemy pewne rzeczy robić i że to się uda. Wiecie, ja przez lata żyłem w tej mentalności, że będzie mi się udawało w życiu. Nie. Wiecie,
swoje najważniejsze urodziny, 18 urodziny, takie ważne urodziny w życiu człowieka, ja spędzałem już w więzieniu, mając w perspektywie, że wyjdę za 25 lat. Ale wiecie, dlaczego tak było? Wiecie, dlaczego zginął człowiek? Nie dlatego, że ja rano wstałem i miałem chęć zabicia człowieka. To jest nieprawda. Ale ja po prostu zrobiłem coś, czego robić nie powinienem. Byłem na imprezie, piłem alkohol i doszło do bójki między mną a człowiekiem i zginął człowiek. Zobacz, jak to wygląda. Banalna rzecz. Zwykła impreza. Zwykły alkohol. Ale niezwykłe zdarzenie. Bardzo łatwo jest narobić sobie problemy w życiu. Bardzo łatwo. Ale wystarczy, żebym ja na przykład słuchał mojej matki. Moja mama, ponieważ mój tata był alkoholikiem, ona zawsze do mnie mówiła od małego: Artur, pamiętaj, że picie alkoholu doprowadza do tragedii. I ja to widziałem we własnym domu, że to doprowadza do tragedii. Mój ojciec leżał pijany, nie przynosił pieniędzy do domu, jeszcze pieniądze z domu wynosił. Ale nie wziąłem sobie tego do serca. Dlaczego nie wziąłem do serca? Uważałem, że jestem mądrzejszy. Coś ci powiem. Jesteś w tym wieku, gdzie wielokrotnie myślisz, że jak ktoś coś do ciebie mówi, to nie jest to ważne. To jest ważne. Uwierz mi. Uwierz mi, że ludzie, którzy mają większe doświadczenie życiowe od ciebie, naprawdę coś przeżyli i oni chcą ci coś dać. Tylko trzeba chcieć to wziąć. Ja teraz chcę ci coś dać. I chcę, żebyś to wziął. Człowiek zginął, dlatego, że nie chciałem słuchać mojej matki. A wystarczyło posłuchać tej prostej kobiety, która mówiła do mnie: Artur, nie pij. Ale mi już się wydawało, że ja jestem wielki dorosły. Niebawem będziecie mieli po 17 lat, 16, 17, 18, będzie się wam wydawało, że jesteście wielcy dorośli. Nie, dopiero wchodzicie w pewien wiek. Dopiero wchodzicie w pewną formę zrozumienia różnych rzeczy. Trafiam do więzienia i tak naprawdę, kiedy moja mama przyjeżdża do więzienia, po kilku tygodniach ja już mam tatuaż na czole, tatuaż na szyi i ona się patrzy na mnie, płacze i mówi: Artur, co z tobą jest? Ja mówię: mamo, wszystko jest dobrze, coś ci powiem. Ten świat jest tak skonstruowany, że dzieją się złe rzeczy wokół ciebie, ale ustawicznie będą też ludzie, którzy będą ci klepać po plecach i mówią: jest dobrze. Nie będziesz się uczył, będą przychodzić ludzie i będą mówili: po co się uczysz, lepiej być debilem. Ja mam syna, który ma 17 lat. Teraz jest w pierwszej klasie liceum. Kończył gimnazjum. Wiecie, w trzeciej gimnazjum, kiedy był, to w jego klasie blisko 30 osób było, tak? Uczyły się dwie. A wiecie dlaczego? Dlatego, że istniała mentalność taka, że nie trzeba się uczyć, bo po co się mamy uczyć? Ten świat bez przerwy będzie chciał, żebyśmy byli wszyscy debilami. Słuchajcie. Wiecie dlaczego? Bo jak ktoś jest głupcem, to łatwo nim manipulować. Łatwo człowieka, który nie ma wiedzy, który nie ma studiów, który nie ma pojęcia o różnych sprawach, łatwo go wkręcać w różne rzeczy, łatwo nim manipulować. I taki właśnie jest system tego świata. Ja wtedy, siedząc w więzieniu, myślałem, że ja wszystkie rozumy pozjadałem. Groziło mi 25 lat, ale uważałem, że jest wszystko okej. Okay. Nie, nie było okej. Okay. Mój tata przestał pić, słuchajcie. Coś go topnęło, coś się stało, zobaczył, że coś spadło w naszym życiu. Zaczął przyjeżdżać do mnie na widzenia, zaczął brać mi adwokatów, zaczął płacić łapówki i doprowadził do tego, że dostałem tylko 8 lat i że umożliwił mi wyjście na warunkowe zwolnienie. Umożliwił mi wyjście po 1/3 odbycia kary. Ale miesiąc czasu przed moim wyjściem dostałem telefon do więzienia przed wychowawcą i mówię: Artur, telefon jest do ciebie. I poszedłem do tego telefonu i tam słyszałem, że moja mama mówi do mnie, że mój tata zginął w wypadku samochodowym. Widzisz, już mi się wydawało, że coś w moim życiu się w tym roku przyjeżdża do mnie na widzenia. Chyba go zacząłem kochać, ja mi zacząłem na nim zależeć. Rozumiesz? Zacząłem zapominać o tym, że całe życie pił, że właściwie go nie było, że nie był dobrym ojcem. I kiedy już zaczęło coś się we mnie budzić takiego dobrego, on zginął w wypadku, coś ci powiem. Bardzo wiele rzeczy w twoim życiu może runąć. Bardzo wiele rzeczy może być niedobre. Nawet jak już ci się zacznie fajne życie, to mogą przychodzić złe sytuacje do twojego życia. Chcę ci powiedzieć, że to nie jest koniec. To nie jest koniec. To, że coś ci się wali w życiu, to nie jest koniec. Mi się wtedy wydawało, że to już jest koniec. Wyszedłem na przepustkę i pamiętam, że stanąłem przy kościele, nawet nie chciałem wejść na tle, nie chciałem w ogóle iść na ten pogrzeb. Byłem wściekły. I wiecie, zobaczyłem taką jedną rzecz wtedy.
Tak miałem wypaczoną głowę, że zrozumiałem, że na tym świecie zło jest silniejsze. I postanowiłem zrobić wszystko w swoim życiu, żeby już się nie musieć bać. Chciałem być silny, chciałem mieć dużo pieniędzy, zacząłem kraść. Trafiłem drugi raz do więzienia, trafiłem do recydywistów. Za napad na kartę z bronią w ręku trafiłem do więzienia. Groziło mi wiele lat, kolejne wiele lat. Pomijając rzeczy, które zacząłem robić, aby wyjść z tego więzienia, będziecie chcieli, to wszystko sobie obejrzycie w internecie. Wejdziecie na moje nazwisko i sobie wszystko zobaczycie. Na różne programy są na ten temat. Ale udało mi się po niecałych 3 latach opuścić znowu więzienie. Ale już w tym czasie siedziałem z recydywistami, z ludźmi, którzy byli handlarzami narkotyków, z ludźmi, którzy byli bandytami. I coś wam powiem. Tak myślę sobie, że może nie mieliście kontaktu z narkotykami. Mam taką nadzieję. Nie znam was. Jesteśmy w mnóstwie szkół. Docieramy do dziesiątków tysięcy młodych ludzi. Widzimy gimnazjalistów, którzy są już uzależnieni. Widzimy dziewczyny 15-letnie, które są w ciąży. Na spotkaniu. Jest drama. Naprawdę. To, rozumiesz? Często są dilerzy narkotyków na naszych spotkaniach. Wiemy, że oni tam są. Był przypadek, że widzieliśmy, jak jeden drugiemu sprzedawał narkotyki przed naszym spotkaniem. Takie wielkie szkole w Warszawie. Dlatego ja was nie znam. Nie wiem, jakie mieliście doświadczenia. Ale chcę wam powiedzieć o jednej rzeczy. Mówię wam to z perspektywy człowieka, który był dilerem. Zacząłem handlować narkotykami. Zacząłem handlować heroiną. Produkowaliśmy amfetaminę. Mieliśmy poletko marihuany. Byłem człowiekiem, który rozprowadzał narkotyki hurtowo i detalicznie. Sam też się uzależniłem od narkotyków. Byłem uzależnionym narkomanem. Brałem kokainę, paliłem krak. 3-krotnie umierałem od narkotyków. Coś wam powiem. Narkotyki zabijają ludzi. One zabijają. Niektóre od razu, niektóre powoli. Prawdopodobnie jesteś w takim miejscu twojego życia, że może nie miałeś jeszcze z tym styczności bezpośrednio. Coś ci powiem. Jeżeli kiedykolwiek w twoim życiu pojawi się ktoś, kto będzie chciał, żebyś poszedł z nim na imprezę i zajarał. Rozumiesz? Jak jesteś od niego silniejszy, to go kopnij w tyłek. A jak nie jesteś silniejszy, to powiedz do niego: gąsie leszczu. To bardzo dobrze powiedzieć człowiekowi, żeby się gonił. Pamiętam jak dzisiaj, kiedy tych dwóch ludzi, którzy jeden sprzedawał narkotyki od drugiego, jeden kupował, drugi sprzedawał, siedzieli na tej sali gimnastycznej, ja wiedziałem, którzy to są, bo nasi ludzie zobaczyli ich i kiedy próbowali coś tam jeden drugiemu sprzedać. Ja wiedziałem, którzy to są, wiedziałem, że mają narkotyki przy sobie. Ja tam na całą tą salę powiedziałem wtedy, mówię: panowie, wiem, że macie narkotyki przy sobie. Siedzicie tutaj na tej sali i macie narkotyki. Tam była pani dyrektor, byli pedagodzy, byli różni inni ludzie. Ja mówię: ja nie jestem policjantem. Nie jestem od tego, żeby was wskazać palcem tutaj. Ale wiedzcie jedną rzecz. Że dla mnie, jeżeli handlujesz narkotykami, to jesteś zwykły frajer. Wiesz dlaczego? Zwykły frajer. Każdy dealer to jest człowiek, który chce zniszczyć twoje życie. Każdy dealer. To nie jest fajny koleś. To nie jest gość, który fajnie wygląda. To jest człowiek, który niesie śmierć. Byłem takim człowiekiem, niosłem śmierć. Niewinne ludzi uzależniliśmy od narkotyków. Czy wiecie, przyjaciele, że takie rzeczy jak na przykład amfetamina, to składa się z tak toksycznych substancji, że wystarczy przez rok czasu bawić się z amfetaminą i człowiek może dostać ołowicy na starość, to jest taka choroba płuc. Ludzie tego nie wiedzą. Żaden dealer ci nie powie. Żaden dealer ci nie powie, że amfetamina może spowodować ołowicę. Żaden dealer ci nie powie, że marihuana jest w stanie doprowadzić do tego twój umysł, że będziesz podatny na każdy wpływ. Wiecie, często młodzi ludzie z nami rozmawiają, mówią: proszę pana, ale marihuana jest legalna w niektórych krajach. I przecież Bóg stworzył marihuanę. Ja mówię: tak, Bóg stworzył marihuanę, ale nie dla ludzi. Prawda? Tylko dla ptaszków, no. Kolibry żrą marihuanę. Kolibry. Jak sobie wejdziesz do internetu, to zobaczysz, czym się żywią kolibry. Żrą marihuanę. Podlatują sobie na swoich małych skrzydełkach, kładają tam dzióbki i one to żrą. Ale ja nigdy nie widziałem nawalonego kolibry. Nigdy, przyjaciele. Takie
ale widziałem pełno naćpanych ludzi. Inni ludzie mówią, proszę pana, przecież marihuana to doprowadza do tego, że się raka nie dostaje. A się pali, to nie ma raka. Ja mówię, mówię, że nie dostaniesz raka. Ale z mózgiem to się stanie. Marihuana doprowadza do tego, przyjaciele, żebyście zrozumieli mnie i to jest bardzo ważne. Marihuana doprowadza do tego, że twój umysł przestaje pracować prawidłowo. Krótko powiedziawszy, z miesiąca na miesiąc stajesz się idiotą. Rozumiesz? I teraz jest pytanie, czy chcesz tak mieć? Nie chciej być idiotą. Nie chciej być idiotą. Nie chciej być człowiekiem, który jest uzależniony od czegokolwiek. Dokładnie to samo jest z alkoholem. Alkohol jest legalny. Nie wszystko, kochani, co jest legalne, jest normalne. Wszędzie można kupić alkohol. Wszędzie możesz pójść do Biedronki, do każdego miejsca. I ktoś mówi, przecież to jest legalne. Niekoniecznie to, co jest legalne, jest normalne. Niekoniecznie jakakolwiek używka, która jest legalna, jest normalna. Ja chcę, żebyś dzisiaj zrozumiał, że to ty jesteś człowiekiem, który jest w stanie zdecydować o swoim życiu. Jesteś w stanie zdecydować. I coś ci powiem. Twoja decyzja jest zależna od tego, za kogo ty się tak naprawdę uważasz. Spójrz na siebie. Spójrzcie na siebie. Jak bardzo człowiek zabiega o to, żeby podobać się drugiemu człowiekowi. Dziewczyny, jak się pojawi pryszcz na przykład, znacie sprawę pryszczu? Trąci. No, stajesz rano, na twarzy pryszcz. Tak, teraz co robisz? Robisz wszystko, żeby pryszcza nie było widać. Dlaczego robisz wszystko? Boję wszystkim, ale myślisz, że przez to, że go schowasz, nikt go nie zauważy. Zależy ci na tym, żeby ktoś go zauważył, czy nie. Chcesz, żeby nie zauważył, prawda? Czyli zależy ci na opinii innych. A dlaczego ci zależy na opinii innych? Właśnie! Zależy ci na opinii innych, powiem ci dlaczego. Bo uważasz, że nie jesteś wartościową osobą. I potrzebujesz innych, którzy przyjdą, poklepią ci po plecach i powiedzą, jesteś super. A tak naprawdę jesteśmy w stanie żyć tak, abyśmy byli zaakceptowani zupełnie. Przyjaciele, przyszedł rok 2001. Po raz trzeci trafiłem do więzienia. W 2001 roku. Posłuchajcie. W 2001 roku trafiłem po raz trzeci do więzienia. W tym czasie bardzo dużo ludzi zamykano w Polsce. Miałem krótki wyrok. Miałem 10 miesięcy pozbawienia wolności. To było bardzo krótkie. Wiecie, siedziałem w tym więzieniu i sobie zastanawiałem się, czemu tu jestem. Czemu nie mogłem uniknąć tego. Miałem adwokatów, miałem prawników. Mogłem to załatwić. Ale nie udało mi się. I pamiętam, przyszedł do celi kolejny człowiek, kolejny recydywista. Ja już się pogodziłem z tym, że odsiedzę te 10 miesięcy. I on miał taką grubą książkę. Ja mówię, co tam masz na książkę? A on mówi, to jest Biblia. Ja mówię, a skąd ty masz Biblię? A on mówi, a to mi dali, tacy przychodzą misjonarze, to mi Biblię dali. Mówi, człowieku, mówi, chodzę na te spotkania do nich, tam jest, mówi, taki cyrk, że nie pytaj. Mówi, na gitarze grają różne tam rzeczy. Ja mówię, zapisz mnie do tych misjonarzy, też chcę chodzić. Ja się wszędzie zapisywałem, żeby tylko wyjść z tej celi. Więzienie polega na tym, że siedzi się 23 godziny w celi, jest godzina spaceru. Same to już jest w stanie złamać człowieka. Nie potrzebujesz innych rzeczy. Tylko to. Jest ciężkie, jest złe. Wiecie, wyszedłem na te spotkania tych misjonarzy. I ci misjonarze, oni powiedzieli mi o jednej bardzo ważnej rzeczy. A właściwie o dwóch. Po pierwsze, oni powiedzieli o tym, czy Bóg jest naprawdę, że to nie jest ściema. Po drugie, powiedzieli mi, że wszystko w życiu zależy ode mnie. Że tak jak ja sobie poukładam życie, tak będę miał. I wiecie, co zacząłem robić? Zacząłem czytać tą Biblię. I w tej Biblii dowiedziałem się, że ten Bóg naprawdę jest. I któregoś dnia postanowiłem zaufać Mu. I wiecie, dlaczego tutaj jestem? Bo Mu zaufałem. On zmienił moje życie. Ja dzisiaj jestem, pomimo, że kiedyś byłem bandytą, dzisiaj jestem terapeutą. Jak to się stało? W prosty sposób. Wszedłem do Boga i On mnie uratował. Ale to, co ja Ci chcę dzisiaj zostawić, jest bardzo ważną informacją. To Ty jesteś decydentem swojego życia.
Chcę, żebyś zrozumiał jedną rzecz. Ten cały świat będzie całe życie parą na ciebie, aby zrobić z ciebie kozła ofiarnego. Ludzie będą mówili do ciebie różne rzeczy. Będą próbowali cię poniżać. Inni będą cię zdradzać. Inni będą fajni na chwilę. Ale jeżeli ty nie będziesz miał zbudowanego wewnętrznego życia, jeżeli ty nie będziesz samodzielnym człowiekiem, jeżeli ty nie będziesz podejmował suwerennych decyzji, to nie będzie dobrze. Proszę cię, nie daj się wkręcić. Nie daj się wkręcić w to, żeby się nie uczyć. Nie daj się wkręcić, że tobie nie jest potrzebna dobra szkoła. Nie daj się wkręcić w to, że wiesz wszystko najlepiej, że ci nauczyciele, że ci, rozumiesz, ci ludzie, którzy są wokół, to nic nie wiedzą. Nie daj się wkręcić w to, że jak masz w życiu źle, bo twoi rodzice są niefajni, to też musisz mieć źle. Nie daj się w to wkręcić. Nie daj się wkręcić w to, jak inni będą do ciebie mówili, że jesteś nic nie wart. Coś ci powiem, jesteś bardzo wiele wart. Masz ogromną wartość. Nie daj się całej głupocie tego świata. Po prostu nie daj się. Bo to cię zniszczy. Ale jeżeli staniesz i powiesz tak, o nie, ja tak nie chcę. Jeżeli każdej osobie, która będzie próbowała cię w coś wkręcić, powiesz nie. Jeżeli komukolwiek, jakiemuś kolesiowi, który do ciebie powie, słuchaj, jest fajnie, chodź idziemy, chodź się najaramy. Weźmiemy sobie po parę browarów, chodź zrobimy to. To ty powiesz, słuchaj, ty jest nieprzytomny. Jest nieprzyszczyk na trzech. Ja znam swoją wartość. Ja ją znam. I powiem ci na koniec taką ważną rzecz. A jeśli by cię wszyscy olali w życiu, jeżeli wszyscy by zostawili cię, jeżeli byś miał pojechany do jakiejkolwiek dziedziny, pamiętaj, Bóg czeka na ciebie. Ja ci nie mówię o religii, dlatego nie jestem religijnym człowiekiem w ogóle. W ogóle. Ja tobie mówię o czymś, co jest prawdziwe, co jest żywe. Wiecie, dzisiaj o godzinie 18:00 będziemy robili takie spotkanie dla całego miasta, na ulicy Wandy 1. Wandy 1. Znacie taką miejsce, ulicę w waszym mieście? O 18:00 godzinie będziemy tam robić spotkanie dla całego miasta, tego typu. Jeżeli chcesz, przyjdź na nie, przyprowadź swoich znajomych, może to będą ludzie, którzy potrzebują. Przyjdź na takie spotkanie. I jeszcze jedna ostatnia sprawa. Zapamiętajcie moje nazwisko, nazywam się Artur Celoński. Wejdźcie sobie, zapisz sobie to. Nagraj sobie to, albo sobie zapisz. Artur Celoński. Ale co? Moje nazwisko, Artur Celoński. Wejdź sobie w Google na moje nazwisko i zobacz, wszystko, o czym mówię, w sposób o wiele bardziej rozszerzony. Przyjaciele, teraz jest przerwa. Jeżeli są wśród was takie osoby, które chcą porozmawiać, bo tutaj jeszcze jesteśmy przez tą przerwę. Bardzo chętnie z wami pogadamy, jeżeli macie taką potrzebę, miała problemy. Dwa, jeżeli będziesz chciał zadzwonić pod numer telefonu, który tam znajdziesz, czy to do naszej fundacji, czy do mnie osobiście, zadzwoń, porozmawiam z tobą. Dzwonią do nas nastolatki, ludzie dorośli, starsi, mamy bardzo dużo kontaktów z ludźmi, którym pomagamy tak jak możemy. Być może jesteś w sytuacji życia takiej, o której nikomu nie chcesz powiedzieć. Pewnie nie przyjadę, chociaż prawdopodobnie będziemy co miesiąc w najbliższym czasie u was tutaj na tym terenie. Ale na pewno z tobą porozmawiam. A może twoi znajomi będą potrzebowali kontaktu, może rodzice. Rozumiem, że bardzo chętnie z nim porozmawiamy. Dzięki.